Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, rotacja IGC z dnia 25 grudnia 2014 roku. I mamy tutaj aż 4 samochody, takie jak Camaro ZL1, El Camino SS, Camaro SS oraz Corvetta karbonowa Z06. I tutaj mamy Camaro ZL1. Zacznę od najsłabszego wozu. Paradoksalnie jest to właśnie Camaro, moim zdaniem, z tego względu, że no właśnie do żadnej klasy samochód się nie nadaje. Ani w klasie A, ani w klasie B sobie nie poradzi. Oczywiście w klasie B można coś tam powalczyć ze względu na przyspieszenie niby dobre, ale ono wcale nie jest takie dobre. Lepsze jest tutaj prowadzenie niż to przyspieszenie. Statystyki trochę są tutaj przekłamane, przynajmniej ja tak uważam. I no nie polecam tego samochodu kupować, tym bardziej za $1 milion. To jest zdecydowanie zawyżona kwota. Jeśli ktoś lubi ten samochód, powinien się w niego zaopatrzyć, bo naprawdę, no moim zdaniem też bardzo ładnie wygląda. Jeśli ktoś lubi też Transformersów, to powinien się zakochać w tym modelu. Ale no raczej do wyścigów i do wygrywania się nie nadaje. Także można czasem coś nie wygrać, ale jednak jest ciężko. Mamy tutaj słabe nitro, dobre prowadzenie. Nie najgorsze przyspieszenie, ale też nie najlepsze. I prędkość maksymalną, taką umiarkowaną. Gdzieś około 300 km na godzinę w klasie B, coś takiego. Następnym samochodem w tej rotacji jest Camaro SS. Przepraszam, nie El Camino, tylko Camaro SS. Proszę bardzo. I tutaj już jest lepsza propozycja za 500 000. Z tego względu, że mamy tutaj bardzo fajne przyspieszenie w tych niższych klasach. Camaro SS, te starsze, poradzi sobie bardzo dobrze w klasie C ze względu na bardzo fajne prowadzenie i mocne przyspieszenie. Jednak gdy pojawi się Toyota MR2, no to będziemy mieli trochę problemu. Ale jak są jakieś dłuższe trasy, to można sobie tutaj poradzić. Niestety jedynym minusem tego samochodu jest słabe nitro i no właśnie, tak jak wspomniałem, jeśli pojawi się Toyota MR2 albo Mitsubishi Eclipse czy Pontiac GXP albo jeszcze tam jest Lexus IS300 z takim mocnym nitrem, no to już raczej sobie nie poradzimy w klasie C, a przynajmniej na pewno będzie nam bardzo ciężko. Kolejną propozycją, jaką mamy teraz w rotacji IGC, jest El Camino za $1 milion. I ten zakup nam się dużo bardziej opłaca niż zakup Chevroleta ZL1, który jest też za milion, z tego względu, że mamy tutaj naprawdę bardzo fajne, bardzo fajne prowadzenie. Całkiem niezłe przyspieszenie, chociaż ono nie jest aż takie hardkorowe i nie jest jakoś super dobre. Nie wiem, jak mam to inaczej powiedzieć. Mamy tutaj mocne nitro przede wszystkim. Nitro mocne. I dosyć, nie jest jakieś też kosmiczne, ono jest po prostu mocniejsze niż przeciętne. Da się to odczuć, może zaraz wam to pokażę. Przyspieszenie nie jest najlepsze, nie jest też słabe. Też nie wiem wam, jak to wytłumaczyć. Może po prostu się nim przejadę. Ach, nie to. Przejadę się nim chwileczkę i wam pokażę. No kurczę, ciężko to wytłumaczyć, jak ten samochód właściwie się spisuje. El Camino, jesteś tu. Ja mam wersję Moloch na Gromlenach i zobaczcie sobie, jak to działa. Zdecydowanie samochód lepiej się prowadzi niż przyspiesza, o. No i mocne nitro, jak wspomniałem. Więc naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Oj! Troszeczkę musimy hamować na tych zakrętach, ale ogólnie wóz bardzo dobrze trzyma się drogi, jak na pick-upa, jak na muscle car'a i dosyć gabarytowo spory wóz. No i ostatnim samochodem w tej rotacji jest Corvetta Z06 Carbon Limited Edition za 1 700 000 IGC. Inferno Orange tak się nazywa, kurde. Ten samochód już chyba był dostępny za IGC wcześniej, prawda? Tak mi się wydaje. W każdym razie, co tutaj jest zajebiste? Przyspieszenie. To jest chyba najlepiej przyspieszający samochód w tej grze, naprawdę. No ale tylko najlepiej przyspiesza. Na częściach Ultra no, to jest po prostu kosmos. To jest kosmos, to jest coś niesamowitego. I pewnie pomyślicie teraz, wow, to musi być najlepszy samochód w ogóle w grze. Najlepszy samochód do rywalizowania. Zaraz to sprawdzimy, zaraz się przejedziemy Corvettą.
Tylko jeszcze chcę powiedzieć o minusach. No niestety mamy tu słabe prowadzenie, słabe nitro. Prowadzenie jest tu wręcz tragiczne. Można się z tym uporać, można się do niego przyzwyczaić, ale jest ciężko. Za 1 700 000 gotówki to jest oczywiście do waszego rozważania, bo są samochody za 2 miliony, które już naprawdę są chyba, że prawie że mistrzami w klasie A, czy tam w tych wyższych nawet klasach, więc musicie się zastanowić, czy chcecie wydać taką gotówkę na samochód, no raczej, który będzie ciężko wygrać w klasie A, powiedzmy, bo do klasy A jest dedykowany. Czy może dołożycie te 300 tysięcy i kupicie coś naprawdę hardkorowego? Natomiast tu mamy fantastyczne przyspieszenie. Już wam pokazuję, jak to działa. Bierzemy sobie Chevroleta Carbon Limited Edition i zobaczcie sobie, moi drodzy. To jest coś absolutnie niesamowitego. Nitro mamy tutaj słabe niestety, ale gdyby ono było mocne, to samochód naprawdę mógłby być całkiem niezły. Zobaczcie, bez problemu osiągam tutaj prędkość powyżej 300 km na godzinę jadąc pod górę. To jest coś wspaniałego w tym samochodzie. Zobaczymy, jaką prędkość maksymalną uda mi się uzyskać na statystykach, jakie obecnie tutaj mam. W tej korwecie są włożone naprawdę już całkiem dobre części Ultra, co wam zaraz pokażę przed wyścigiem. Zobaczcie, 300, 40, 50. Oj, bardzo muszę tu hamować niestety na zakrętach, przed zakrętami. No i zobaczymy, ile wyciągnę. 40, 52 km na godzinę, 352 km na godzinę. I z nitrem pewnie ta prędkość będzie nieco wyższa, ale 370 osiągnąć się nie dało. Także chodźmy sobie może na jakiś wyścig Country Club, moi drodzy. Przetestujmy sobie Corvette na Country Club. Nie będzie to łatwy wyścig, bo pewnie będą tu jakieś hardkory, ale to jest jeden z nielicznych wyścigów, jaki się właśnie nadaje dla tej Corvette. Z tego względu, że nie ma tu jakichś mocnych zakrętów i mamy dużo prostych, dużo odcinków, gdzie trzeba osiągnąć szybko prędkość jak najwyższą. I ta Corvette właśnie się do takich celów nadaje. I jeśli przeciwnicy nie używają nitra swojego mocnego, jak na przykład w tym Porsche GT2, no to możemy tutaj sporo zdziałać. Mam nadzieję, że Porsche nie użyje na starcie... Oj, nie pokazałem wam części. No ale widzieliście, że mam tam na przyspieszeniu 902 punkty, to jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli Porsche GT2 nie użyje na starcie nitra, to powinienem wam fajnie pokazać, jak przyspieszenie jest dobre w tej korwecie. Trakcja jest tutaj słaba i start jest gorszy na przykład niż w Nismo. Ale Nismo na przykład gorzej przyspiesza na wyższych prędkościach, a Corvette lepiej przyspiesza na wyższych prędkościach. I... O, niestety ruszył z nitrosem. Ja też zresztą, no, ale spodziewałem się, że będzie taka sytuacja. Okej, ale zobaczcie. Mimo że Porsche ruszyło z mocnym nitrem, to ja i tak doganiam tą Porschawę. Zobaczcie. To jest coś niesamowitego, co się dzieje z tą Corvettą. No ale niestety, zbliża się zakręt. Kurde, co on zrobił? Zbliża się zakręt i ja muszę ostro hamować, bo bym nie wyrobił. Ale koleś też nie radzi sobie zbyt dobrze, mimo to nie odstaje mi zbytnio. Zobaczymy tutaj. Kurde, lagi ma trochę. Nie będzie widać tego przyspieszenia dobrze. Cholera jasna, what the fuck? Ale dogoniłem go raczej. Nie wiem, o co tu chodzi. Kurde, czemu zawsze na nagraniu? Do cholery. No dobra. Także tu trzeba sporo tej prędkości tracić, no niestety. Ale można się do tego prowadzenia przyzwyczaić. To jest naprawdę kwestia wypracowania sobie odpowiedniej techniki. I na trasach takich jak Country Club, gdzie jest sporo prostych, dużo gładkich zakrętów, Corvette, jak widzicie, spisuje się dobrze, chociaż oczywiście nie będzie miała szans z Pagani Zondą F czy z Nissanem Nismo, który lepiej przyspiesza do 300 km na godzinę niż właśnie Corvette, ze względu na napęd 4x4 i lepszą trakcję. Chociaż w Wordzie to i tak nie ma znaczenia, czy są na napęd 4x4 czy nie. Tutaj liczy się to, jak samochód jest zrobiony, jak go twórcy odwzorowali, tak? I och, udało się zmieścić, jest dobrze.
Zgubiłem gdzieś tam to Porsche z tyłu, ale niestety gracz nie był zbyt dobry i ciężko to też tak porównać tutaj. Jak ktoś słabo jedzie, no lepiej jakby dobrze jechał, to bym wam lepiej pokazał to przyspieszenie. Chociaż na pierwszym odcinku widzieliście, że no naprawdę wygląda to dobrze w tej korwecie. Także da się tu dobrze jechać, ale trzeba się trochę natrudzić, żeby wyczuć ten gaz. No i dobre części też trzeba tu nawkładać. Oj, tu muszę sporo hamować, żeby wyrobić. A i tak kiepsko mi to wyszło. No ale nadrabiamy za to na prostej, zobaczcie. W tym momencie już 300 km na godzinę. Coś pięknego. Bardzo ładnie. Nawet klasówkę uda mi się chyba wygrać. No raczej bez problemu, mam słabego przeciwnika, więc nie będzie problemu. W moim przypadku mam już wszystkie klasówki w klasie A przejechane. Wygrane, w sensie te 250 wygranych. Także nie ma tutaj dla mnie ciśnienia. Chciałem sobie po prostu sprawdzić, jakby się sobie poradziła ta korweta karbonowa z takimi, o, dobrymi przeciwnikami, można powiedzieć. No i jak widzicie, można powiedzieć, że dobrze. Będziecie sobie mogli porównać czas, jaki tutaj uzyskam, z czasem swoich takich dobrych samochodów w klasie A. I będziecie może mieli taki obraz na to, jak ta korweta spisuje się już po takim mocnym tuningu na tej właśnie trasie. Bo powiem wam szczerze, na innych trasach, gdzie jest dużo ostrych zakrętów, to będzie to totalna lipa. Tam już sobie korweta nie poradzi, ale tutaj jest szansa na wygraną. Jest ten cień szansy, zdecydowanie. Czyli podsumowując tą rotację, no moim zdaniem najbardziej smakowitym kąskiem jest Chevrolet El Camino ze względu na swoje mocne nitro, dość dobre prowadzenie i nienaganne przyspieszenie. Chociaż nie jest ono aż takie dobre, jakby jak właśnie w korwecie karbonowej, to jednak tamtym samochodem macie szansę częściej wygrać w tych niższych klasach, chociażby klasie B. Także zdecydowanie, jeśli zastanawiacie się nad którymś z samochodów, to polecam wam właśnie Chevroleta El Camino. O, źle zajechałem, cholera. I zobaczcie, 2.12, najlepszy czas okrążenia, 4.28.10, czas wyścigu. No i porównajcie sobie teraz swoje samochody, ile tam wyciągacie na tej trasie. Może korweta jest dobrym, nie wiem, zawodnikiem dla was, takim do rywalizowania. Zobaczcie, jakie ma tutaj części jeszcze. O, także naprawdę potężny pakiet części, mam tylko dwie profesjonalne. Więc moim zdaniem jest to dobry pakiet. O, nawet nie wiedziałem, że mam tylko 4 sekundy. Dziwne. No dobra, moi drodzy. Rotacja z dnia 25 grudnia 2014 roku. Mam nadzieję, że wideo wam się podobało. Trzymajcie się i do zobaczenia na razie. Pa, pa.